Krystyna Kiwacz wita się z Państwem w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, księdza Marka Bąka. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Poprosiłam księdza Marka Bąka, aby zagłębić się w słowach sługi Bożego, ojca Katarzyńca Wenantego. Uważamy, że tam jest zawarta wielka głębia, a właśnie w czasie Adwentu może być to dla nas bardzo pomocne. Jeśli ksiądz pozwoli, rozpocznę od pierwszego wersu. Dobre życie. Człowiekiem dobrym, cnotliwym można się stać tylko powoli, a więc nie należy odkładać poprawy życia na później, bo później może zabraknąć czasu. Przecież to niemożliwe, aby grzesznik, który całe swoje życie obrażał Pana Boga, aby on potem w jednej chwili zmienił się na łożu śmiertelnym, aby się wtedy od razu skruszył, nawrócił i odpokutował za swoje winy. Otóż wszyscy młodzi i starzy, w jakimkolwiek jesteśmy wieku, mamy zacząć żyć dobrze zaraz, teraz, nie od jutra. Bardzo proszę, księże. Przyzwyczajenie rodzi przywiązanie i przemienia duchową naturę człowieka. Przyzwyczajenie prowadzi do jakiejś stałości. Przyzwyczajenie do zła rodzi zakamieniałość, przyzwyczajenie do dobra jest drogą do świętości. Dlatego ten model teoretyczny, hipotetyczny, że człowiek się nawróci w ostatniej chwili po konsekwentnie grzesznym życiu, to jest teoria, której się nigdzie nie praktykuje. Nie ma takich przypadków, że człowiek przywiązany do swoich grzechów, wyspecjalizowany w nich, nagle je porzuca. To wymagałoby nadzwyczajnego cudu, a ludzie otrzymują łaski do tego, by się w procesie całego życia nawracali i przeobrażali. Człowiecze życie to nie tylko wybór, ale i jakość ukształtowana wyborem. Jeżeli ktoś wybierał grzech i to było jego ulubione zainteresowanie, on się w tym wyspecjalizował, stał się mistrzem w swoim grzechu, ulubionym, który jest jego największym dramatem życia. Ale to dopóki człowiek grzeszy pomyślnie i swobodnie, to dla niego nie jest to dramat, tylko jakiś rodzaj fałszywego zwycięstwa. Człowiek grzechu ma słabą świadomość siebie i słaby krytycyzm. Człowiek się nieustannie usprawiedliwia. Wybiela się w oczach własnych i świata. I tak to żyje w takim mirażu o własnej wartości, poprawności i nie chce z tego zrezygnować. Dlatego kto myśli, że inni się nawrócą w ostatniej chwili, to źle myśli. Tak nie będzie. Pierwsze pęknięcie w osobowości człowieka prowadzące do nawrócenia to jest pierwsza wątpliwość, pierwsze zwątpienie, pierwszy ból z powodu sukcesów grzechowych. I to jest dopiero początek nawrócenia, który może się zdarzyć, ale to ma miejsce na lata przed rzeczywistym nawróceniem. Jeżeli grzesznik jest otoczony jakimś środowiskiem modlitwy, konsekwentnej, codziennej, jeżeli jest upominany, pouczany, jeśli żyje w środowisku wiary, jeśli to środowisko go kwestionuje w jego grzechowej jakości, i otrzymuje jakieś wskazanie, zachętę do życia innego, to takie pierwsze zakwestionowanie siebie, wstępne, nie za mocne, będzie miało swój dalszy ciąg. I dopiero po latach taki człowiek się może nawrócić, może nawet i na łożu śmierci, ale to nie jest nagłe. To jest proces, do którego człowieka się prowadzi latami. To zwątpienie w nim i takie zasmucenie się samym sobą będzie narastać, aż wreszcie człowiek się przełamie i postanowi zakończyć dzieje grzechów własnych, kwestionując siebie przed Panem Bogiem i prosząc o miłosierdzie. Model nagłych nawróceń jest psychologicznie niemożliwy.
Natomiast to, co widzimy ewentualnie jako nagłe nawrócenie, nie jest nagłym nawróceniem. To jest proces, który rozpoczął się wcześniej, dużo wcześniej. Człowiek przechodził jak przez ciemną dolinę, szukając rozwiązania dla siebie, czasami rozwiązań zastępczych, a niekiedy otarł się o rozpacz, o zwątpienie. I dopiero gdy Pan Bóg go ogołoci, oczyści, pozbawi iluzji, może wtedy rzucić się w otchłani opatrzności Bożej i miłosierdzia Bożego. Ale to jest zaatakowanie swojej grzechowości, swojego całego dorobku grzechowego. Nie jest to takie proste, by siebie spisać na straty i zaczynać wszystko od zera. A cóż to jest nawrócenie się z grzechów? To jest zaczynanie od zera. Zwłaszcza u ludzi grzechów śmiertelnych, ciężkich, którzy muszą swoje sukcesy grzechowe spisać na straty i prosić Boga o miłosierdzie. No i wtedy otrzymują łaskę. Jeśli ją przyjmą, to się nawrócą. I choć może ktoś będzie widział, że człowiek się nawrócił po długim grzesznym życiu, to proces tego nawrócenia zaczął się dużo wcześniej, dużo wcześniej. I taka jest prawda o tych nawróceniach. Nie ma nawrócenia bezprzyczynowego i bez podstaw modlitwy, ofiary zanoszonej za takiego człowieka. Kto więc będzie otoczony miłością modlitewną, ten nie przepadnie, ponieważ nadzieja położona w Bogu nigdy nie jest daremną. Z tego względu, gdy człowiek żyje na własną niekorzyść, konsekwentnie grzesząc, to ktoś na jego konto odkłada mu łaskę. Ktoś na jego konto wyprasza mu łaskę, abyś jednak dał olśnić blaskiem prawdy, blaskiem miłości Bożej, by przyjął ten dar i się nawrócił i ocalił siebie na wieki. I to taka jest prawda o nawróceniach grzeszników zatwardziałych. Czy nawrócenie to również praca nad sobą? Kontrolowanie myśli? O tak. Dlatego, że człowiek nie musi być dramatycznie radykalnym grzesznikiem na skalę zbrodniarza. Człowiek najczęściej cierpi na letniość swej postawy, czyli lenistwo duchowe, zmysłowość, układność ze światem, niekwestionowanie siebie. I dlatego to nawracanie się musi być rozłożone na wszystkie lata życia od teraz, od dziś, aż do ostatniego życia dnia. Człowiek ma się przedkładać Bogu do korekty, oczyszczać siebie, kwestionować siebie, prosić o miłosierdzie. Ma się modlić, aby jego osobowość uległa przeobrażeniu, aby pycha nie zniekształciła i nie zdeformowała jego myślenia, wartościowania i osobowości. Człowiek musi siebie kwestionować w swojej grzechowej jakości po to, by dzień po dniu, godzina po godzinie wymodelować swą nową jakość, kiedy człowiek taki będzie pragnął Boga, choć będą pokusy nim targały, ale będzie pragnął Boga i będzie żebrał o litość, o łaskę. I wtedy po latach takiej pracy duchowej może się zdąży oczyścić. Może będzie zbawiony w chwili śmierci. Ale to jest chyba rzadki przypadek i chyba niewielu grzeszników uniknie czyśćca, który jest już radykalnym potraktowaniem grzesznika, przygotowującym go do ostatecznego zjednoczenia z Panem Bogiem. Następna kwestia to łaska. Co sługa Boży, ojciec Wanenty, mówi o łasce? Łaska uświęcająca to dar Boży. My sami własnymi siłami ani odrobiny jej sobie powiększyć nie możemy. Ale Bóg dobry pozwala, że my nasze dobre uczynki skłaniamy, by nam łaski swej udzielił. Dobre uczynki są wtedy nowym środkiem do pomnożenia łaski. A jak one liczne, ileż to sposobności mamy codziennie, by jakiś dobry uczynek wypełnić. Dobre życie bez pomocy Boga, bez Jego przychylności, jednym słowem, bez Jego łaski byłoby niemożliwe. Bóg jest w nas źródłem chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg jest źródłem każdego dobra, każdego dobrego uczynku. Jeśli zapomnimy o tej prawdzie, zaczynamy upatrywać źródła mądrości i dobra tylko w sobie, a od tego już krok do upadku. No mamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.
Łaska uświęcająca to jest dar Boga, Bożego życia, które dawane jest człowiekowi. To jest jakość niewysłużona, to jest rzeczywistość niewyobrażona. To jest takie podniesienie człowieka, że dopiero łaska uświęcająca ze stworzenia czyni człowieka dzieckiem Boga. To jest coś niezwykłego, niewyobrażalnego. Natomiast do przyjęcia tej łaski uświęcającej bardzo pomocne jest dobre postępowanie. Oczywiście i dobre postępowanie, szlachetne uczynki są uprzedzone łaską uczynkową, która jest pomocą Pana Boga do wykonywania szlachetnych czynów. I ta pierwsza łaska uczynkowa powoduje, że człowiek decyduje się na szlachetne, dobre, ofiarne życie, a to powoduje, że Pan Bóg może bardziej udzielić łaski uświęcającej. Wtedy ta łaska uświęcająca w człowieku narasta. Gdy człowiek pod wpływem łaski pierwszej, przygotowującej, uczynkowej, decyduje się i wykonuje szlachetne dzieła, czyny, i wtedy on zyskuje i zasługę u Pana Boga, i zyskuje powiększenie łaski uświęcającej, która zadecyduje o człowieczej jakości w wieczności. Bez łaski uświęcającej nie sposób się zbawić. Natomiast łaska uczynkowa dana jest każdemu. Łaskę uświęcającą człowiek otrzymuje po rozgrzeszeniu, przez skruchę, przez doskonały żal za grzechu. Człowiek jednoczy swą wolę z Panem Bogiem i gdy nie ma już rozbieżności w woli, gdy człowiek z powodu nędzy duchowej własnej tęskni za Bogiem i prosi Go o Niego, dla Niego samego, wtedy człowiek zyskuje tę łaskę, która zadecyduje o człowieczej wieczności. Bardzo trzeba pragnąć łaski uświęcającej. Ona jest największym darem. Jest to, mówiąc inaczej, Bóg udzielający się człowiekowi, który człowieka przenika, gości u człowieka, przeobraża go i czyni go tak bliskim sobie, że człowiek nie staje się Bogiem, choć jest adoptowanym dzieckiem Boga, ale to zjednanie się woli i miłości jest tak intensywne, że mówimy, że zbawieni mają widzenie uszczęśliwiające Pana Boga. Jeżeli to będzie odpowiednik naszego widzenia ziemskiego, bo doświadczenie Pana Boga jest dla nas niewyobrażalne i niesłychanie intensywne. A bierze się to wszystko z tego przyjęcia łaski uświęcającej, którą trzeba bardzo pragnąć. Ona jest jak światło dla oczu, jak jakaś reanimacja człowieka konającego. Jest to coś niezwykłego. To jest największy dar Boga, po woli Bożej, łaska uświęcająca. Przeczytam ostatni już fragment. Dlaczego powinniśmy unikać grzechu? Widzieliśmy mianowicie, iż grzech to przekroczenie prawa rozkazu Bożego. Grzech to odmówienie posłuszeństwa Bogu, to bunt przeciw Niemu i otwarta wojna. Grzech wreszcie to najczarniejsza niewdzięczność względem najlepszego naszego Ojca i przyjaciela. I któż by widząc tę złość grzechu chciał jeszcze dalej grzeszyć? Od dzisiaj przeto, ile razy coś mamy zrobić, mówić lub myśleć, a sumienie przypomina, że to jest grzechem, że to Bogu się nie podoba, że to złe i niegodziwe, wzdrygnijmy się i zaniechajmy. Lepiej wyrzec się wszelkiej przyjemności, lepiej wszystko wycierpieć, niż zgrzeszyć, niż Boga obrazić, niż duszę swą splamić i haniebnie poniżyć. A gdy spostrzegamy, iż ktoś z bliźnich naszych brnie w grzechach, litujmy się nad nim, módlmy się za niego, ile sił mamy, przeszkadzajmy grzechowi. Grzech jest zejściem z drogi do celu, którym jest niebo. Oddala nas od kochającego Ojca, który jest spragniony naszych ramion. On czeka na nas zawsze z białą szatą dziecka Bożego. Ojciec Wanenty znał serce Ojca, dlatego sam wolał cierpieć, niż zgrzeszyć i obrazić Jego majestat. Tu widać skalę i rozbieżność między grzechem a łaską i wiernością Panu Bogu. Otóż grzech udaje wartość. Próbuje wejść w chwilowy sens,
zagospodarować człowieka wolę, zaangażować człowieka i próbuje się znaleźć prawa obywatelskie u grzesznika. I gdy grzesznik negocjuje z pokusą i jej ulega, sam się odkształca, zafałszowuje, zmienia się człowiekowi mentalność, człowiek nie rozumie spraw Bożych i nie rozumie własnego, najlepiej pojętego interesu. Dlatego najmniejszy grzech wart jest wszelkich cierpień, byle się mu sprzeciwić, dlatego że skala miłości Bożej, a utraty tej miłości jest tak niewyobrażalnie wielka, że grzech nigdy nie był zyskiem. Grzech jest zawsze stratą, grzech jest zawsze jakąś człowieczą gehenną. W grzechu człowiek odwraca się od przeznaczenia, od miłości Pana Boga, od najlepiej pojętego własnego interesu i korzyści. Dlatego grzech jest wyłącznie stratą, defektem, tragedią życia grzesznika. Stąd, by się wydobyć z grzechu, trzeba pokutować. Z życia nie czynić sobie zabawy, przyjemnostki, błahostki, nie delektować się doczesnością dla niej samej, lecz trzeba pamiętać, że dar życia, dar czasu jest dany po to, by się człowiek zamienił w adoratora Boga, pełnego wdzięczności i służebności bliźniemu. Kto będzie bowiem łowcą atrakcji doczesnych i będzie zdobywał przewagę nad bliźnimi i będzie znajdował oparcie w sprawach tego świata, ten traci zmysł Boży, staje się człowiekiem nieprzyjacielem dni swoich, staje się jakimś bardzo trudnym dla siebie i nieprzyjacielem dla innych ludzi. Grzech to jest więcej niż podeptanie samego siebie. To jest utrata nieskończonej miłości Bożej. Gdyby nie Boże miłosierdzie, to ta utrata byłaby nieodwracalna. Między łaską a grzechem jest różnica, jak między wschodem a zachodem słońca. To są rzeczywistości, w których nie da się usprawiedliwić, porównać, zmierzyć czy zmniejszyć. Grzech nie ma żadnego sensu. Dlatego życie dla Boga jest radykalnie odmienne od życia światowego, kiedy człowiek wchodzi w kompromis i chce Boga nie utracić i świata nie utracić i nadaje swoim codziennym grzechom rangę wyjątkowości albo szkodliwości nikłej. To są rozmaite zakłamania, w które człowiek wchodzi, w którym wierzy i które sprawiają, że on jest letni, duchowo leniwy, nienawracający się mimo lat życia. A szkoda, bo każda chwila życia ma pojemność nieskończonego Boga. I ta pojemność czasowa na nieskończonego Boga powinna być pojemnością wypełnioną tymże Bogiem. Wtedy dopiero człowiek się uświęca i nie przedłuża sobie zagrażającego jemu czyśćca lub wręcz potępienia wiecznego. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. Bóg zapłać za to słowo na czas Adwentu, które pomoże nam się zbliżyć do Pana Boga, przemienić swoje życie i przygotować się dobrze na spotkanie narodzonego Pana Jezusa. Serdecznie księdzu dziękuję i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Bóg zapłać, księże. Dziękujemy serdecznie. Moim państwa gościem był dzisiaj ksiądz Marek Bąk z Łodzi. Ja się również z państwem żegnam. Kłania się państwu Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. I któż jak Bóg? Z Panem Bogiem. Chrystus.